Cześć, witajcie w szybkim Keto Q&A, czyli jedno pytanie, jedna odpowiedź. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim dość ciekawym temacie i pytaniu, które nieraz dostaję na przykład na konsultacjach. Pani Asiu, dlaczego pani keto różni się od tego keto, o które widziałam w internecie, słyszałam, albo jakiś inny specjalista mi zalecił? Zapraszam na film o różnych rodzajach diety keto i o tym, jak Twoja dieta keto powinna wyglądać w 2023 roku. Trochę się wrzuciłam na minę, bo to jest temat rzeka i mogłabym sobie teraz Wam, mam nadzieję, opowiadać o tym, jak ja postrzegam dietę keto i jak to jej postrzeganie na przestrzeni lat już się u mnie zmieniło i czym się różni od wielu innych osób. Ale to ma być szybkie Keto Q&A, więc tak sobie pomyślałam, że powiem Wam o trzech, moim zdaniem, ważnych rzeczach, które się zmieniły u mnie też na przestrzeni lat, ale które też są takimi ważnymi elementami, na które też wskazuje wiele badań naukowych, wiele publikacji pod kątem zmian właśnie diet niskowęglowodanowych i co w tym roku 2023 warto u siebie zmienić albo zweryfikować, czy właśnie w ten sposób Twój styl życia wygląda. I trzy, dlatego że będą dotyczyć w sumie trzech makroskładników, tak naprawdę białek, tłuszczów i węglowodanów i o tym sobie dzisiaj powiemy. Na początek zajmijmy się białkiem. To, co uważam, że warto zmienić i jakby ja już u moich podopiecznych od dłuższego czasu to stosuję, ale niestety wciąż zgłaszają się do mnie osoby, które ten temat mają totalnie zostawiony albo właśnie stosują się do jakichś starych zaleceń. To jest ilość białka. Białka powinna być ilość umiarkowana, ale to nie znaczy mała. Wiele osób trzyma się nawet nie 15% białka na diecie keto, ale w znacznie mniejszej ilości. Ja uważam, że tutaj procent nie zawsze będzie dobry, bo jak masz bardzo niską kaloryczność, no ja już się spotkałam z tym, że na przykład ktoś potrafił jeść 30-40 gramów białka na dzień, to jest mega, mega mało i na pewno będzie prowadziło do niedoborów, na pewno spowolni Twój metabolizm, na pewno sprawi, że nie będziesz czuć sytości, na pewno sprawi, że Twoje kości nie będą odpowiednio zbudowane, jeszcze oczywiście w zależności od tego, w jakim jesteś wieku, ale może też prowadzić do sarkopenii, czyli do tego zaniku naszej masy kostnej z wiekiem, która wręcz prowadzi do inwalidztwa i w efekcie końcowym do śmierci. Białka nie powinniśmy się bać. Wiele razy na kanale mówiłam o tym, że glukoneogeneza, czyli to powstawanie na nowo glukozy, na przykład z białek, nie jest powodowane tym, jak dużo białka sobie dostarczymy, ale jest powodowane takim naturalnym, regulującym w naszym organizmie mechanizmem i jest powodowane tym, jakie mamy zapotrzebowanie w organizmie. Więc to, że Ty jesz więcej białka, nie sprawi, że będzie Ci cukier po prostu skakał i że będziesz wypadać z ketozy. Dlatego powinniśmy jeść odpowiednią ilość białka, a jeżeli chcesz schudnąć na diecie keto, to wręcz na ten czas, na czas tych kilku miesięcy zwiększ jeszcze bardziej ilość białka w diecie. U mnie w kursie Schudnij na keto jest 30% białka w przepisach, dlatego że to białko daje nam sytość i pomaga nam szybciej redukować masę ciała. Więc jak mam Ci dać jedną prostą radę dotyczącą białka, to postaraj się go jeść przynajmniej 100 gramów na dzień. Oczywiście to zależy, ale sprawdź, ile rzeczywiście tego białka jesz, bo jak zalewasz się tłuszczem, to może się okazać, że tego białka jest za mało i nie będzie to dla Ciebie korzystne. Druga rzecz to jest kwestia tłuszczów. I nawet nie tego, ile tego tłuszczu masz jeść, bo to wszystko zależy, ale właśnie jeżeli priorytetyzujemy białko, no to automatycznie tego tłuszczu będzie mniej, ale chodzi o to, jakie tłuszcze masz jeść. Ja już od lat mówię o diecie takiej nienasyconej, śródziemnomorskiej, przeciwzapalnej i takie mam w 90 ponad nawet procentach podejście do zdrowej diety ketogenicznej.
I cieszę się bardzo, że coraz więcej pojawia się też publikacji naukowych to potwierdzających, bo tak jak o śródziemnomorskiej diecie, no to mamy mnóstwo danych i ja to przełożyłam na śródziemnomorskie keto, to tak teraz rzeczywiście są też już specjaliści, są publikacje pokazujące, że to podejście właśnie do zwiększenia tłuszczów nienasyconych również na diecie keto, a zmniejszania tłuszczów nasyconych jest korzystne. Czyli postaraj się jeść przeciwzapalnie, postaraj się, żeby te tłuszcze właśnie przerzucać na nienasycone z nasyconych. Jak to zrobić najprościej? Ogranicz tłuste mięso, wprowadź bardziej tłuste ryby. Ogranicz smażenie na tłuszczach nasyconych, które są dobre do smażenia, ale równie dobre do smażenia jest na przykład olej z awokado. Jest właśnie więcej awokado, orzechów. To są dobre źródła tłuszczów nienasyconych. Oczywiście oliwa z oliwek, a mniej no tego przysłowiowego niestety, ale boczku, golonki i tak dalej, i tak dalej. Również tłuste sery będą nasycone, więc też jakby uważaj i jakby moderuj sobie, jest takie słowo moderuj? Zwróć uwagę na ilość nabiałów w swojej diecie, bo on też może być problematyczny. O tym też było już w wielu filmach, możesz sobie wyszukać u mnie na kanale temat nabiału na keto. I trzeci punkt to węglowodany. I tutaj po raz kolejny zachęcam Cię bardzo serdecznie do tego, żeby się ich nie bać. Nie bój się węglowodanów. Jeżeli są osoby, które nie mają potrzeb zdrowotnych, czyli na przykład nie są chore na padaczkę lekooporną, tylko po prostu ze względów prozdrowotnych, kognitywnych, odchudzających chcą być na diecie keto, to uważam, że powinny albo mieć te węglowodany nie na pułapie 20, jak już są po adaptacji gramów na dzień netto, tylko na poziomie 40 gramów netto węglowodanów na dzień, albo powinny te węglowodany ładować cyklicznie, czyli na przykład okołotreningowo jeść ich więcej, raz, dwa razy w tygodniu, albo zwiększać ilość węglowodanów na kilka dni, co na przykład, nie wiem, parę miesięcy, albo wychodzić z ketozy sezonowo, bo na przykład wyjeżdżasz na wakacje. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w ogóle nie będziesz mieć ekspozycji na węglowodany, to obniżasz swoją elastyczność metaboliczną i może się też zdarzyć, że te receptory glukozy zaczną Ci się zmniejszać. Będziesz miała coraz gorszą reakcję na przyjęcie tych węglowodanów, no a na przykład kiedyś wreszcie pójdziesz, nie wiem, na imprezę i zjesz tych węglowodanów więcej i zaśniesz na tej imprezie zamiast się dobrze bawić. Także starajmy się o tą elastyczność metaboliczną, nie demonizując właśnie węglowodanów, tylko dbając też o ich prawidłową, odpowiednio dużą podaż w diecie, albo właśnie, jeżeli lepiej się czujesz na niskich węglach na co dzień, to ładuj je okołotreningowo, albo ładuj je raz w tygodniu, albo ładuj je raz na kilka miesięcy. Strategii jest mnóstwo. Dopasuj strategię do siebie, do swojego stylu życia, do tego, z czym się czujesz najlepiej, ale pamiętaj proszę, że bardzo duże ograniczenia węglowodanów na dłuższą metę to nie jest optymalne rozwiązanie. Także jeśli mogę coś Ci poradzić na ten najbliższy rok, to postaraj się jeść odpowiednio dużą ilość białka, postaraj się przejść trochę bardziej na tłuszcze nienasycone z nasyconych. Jeżeli jeszcze się w tym gubisz, to zachęcam Cię do obejrzenia chociażby moich filmów o keto śródziemnomorskim. Tam są też jadłospisy na kanale, jest też jadłospis, który możesz sobie wykupić u mnie w sklepie, stricte keto śródziemnomorskie właśnie. I popatrz też na swoją podaż węglowodanów, czy nie jest ich za mało, bo to też może być problemem. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do kolejnych filmów. W przyszłym tygodniu mam urodziny, więc będzie urodzinowa niespodzianka dla Was. Także mam nadzieję, do zobaczenia. Pozdrawiam ciepło. Cześć!